Szef Klubu Platformy Obywatelskiej, Rafał Grupiński, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Rozsypiecie się? Nie, nie ma takiego zagrożenia. Wyglądacie na klub i partię na skraju rozłamu, rozpadu i posypania się. Słyszałem takie tytuły w mediach, ale są mocno przesadzone, ale rozumiem, że media muszą z czegoś żyć, więc sensacja jest potrzebna. No ale ma pan dosyć konserwatystów? Już? Nie. Jestem szefem klubu, w którym muszę szanować wszystkie, jak powiem, skrzydła i odłamy. Kocha pan wszystkie swoje dzieci. Liberalne, konserwatywne, a nawet libertyńskie. Tak jest, panie redaktorze. A Tusk naprawdę powiedział konserwatystom, albo się dogadamy w sprawie związków partnerskich, albo panowie fora ze dwora? Nie, nie było aż tak ostrego ultimatum, natomiast było wyraźnie powiedziane, że tworzenie jakiejkolwiek frakcji przez grupę konserwatywną wewnątrz partii może być tym momentem granicznym, że niedopuszczalne jest formowanie tego rodzaju środowiska już w postaci pewnego rodzaju instytucji, ponieważ to zawsze kończyło się upadkiem partii, w której tego rodzaju frakcje powstawały. No ale to problemy są w takim razie i teraz... I to był wyraźny sygnał na przyszłość oczywiście. Problemy są związki partnerskie czy tworzenie się frakcji konserwatywnej? Myślę, że raczej związki partnerskie są tego rodzaju pretekstem, w którym dla środowiska części wyraźnie chcę powiedzieć, i to mniejszej części naszego skrzydła konserwatywnego, żeby mocniej jakby postawić na swoim, czyli pokazać się w swojej odrębności. Chcą się zbudować. Co pan premier, przewodniczący partii, uznał za ten jeden krok za daleko, bo uznał, że to jest kierunek w stronę budowania frakcji. No tyle, że nie do końca rozumiem, jak ta frakcja miałaby się zbudować w sposób formalny. No przecież wiadomo, że frakcje nigdy nie są formalne. Frakcje są. Gdzie jest ten punkt graniczny? Frakcje są jak fałszywe drożdże, prawda? Wydaje się, że ciasto rośnie, a ono w istocie się rozpada, prawda? No tak pulchnie, że się rozpada. I to jest kwestia, przed którą pan premier przestrzegał nasze środowisko poselskie. Panie przewodniczący, ale gdzie jest granica między swobodną działalnością posłów Żalka, Godsona, ministra Gowina, a tym, że oni zawiążą frakcję? No bo jeśli instytucjonalnie nie zawiążą, to nie będzie żadnego punktu granicznego. Punkt graniczny jest, myślę, że w najbliższym istotnym głosowaniu i w zachowaniu grupy konserwatywnej. Ich zachowanie lojalne wobec decyzji większości klubu i decyzji szefa partii będzie sprawdzianem ich intencji. Ale to będzie głosowanie w związków partnerskich? Tak rozumiem, traktuje to pan premier. Nie wiem, czy wcześniej nie pojawi się jakiś lewicowy czy prawicowy projekt światopoglądowy, który sprawi kłopot naszemu skrzydłu konserwatywnemu. Rozumiem, że dzisiaj jest tak, że jeśli konserwatyści chcą forsować swój projekt zmiany ustawy czy ustawy o związkach partnerskich, to poza Platformą Obywatelską. Tutaj może być tylko jeden projekt. Forsowania nie powinno być. Premier dopuszcza wprawdzie dwa projekty, ale przychylił się tutaj do większości głosów naszych poselskich klubów, że powinien wyjść z klubu jeden projekt. Ja jestem też tego zdania i mam nadzieję, że w takim punkcie się za jakiś czas spotkamy wszyscy. Czuje pan, że czas, w którym kilku konserwatystów wypadnie z Platformy, jest bliski? Mam nadzieję, że nie, że nie ma takiego... Czy uważa pan, że cały czas to można jeszcze posklejać? Zdrowy rozsądek zwycięży w nas wszystkich i tego rodzaju nawet drobnego pęknięcia nie będzie. Poseł Żalek mówi na przykład, że pan przekracza granice kultury debaty. No to jest pierwszy taki zarzut wobec mnie w moim krótkim 60-letnim życiu. No ale jest. No to będę musiał przemyśleć, o czym pan Żalek rozumował w chwili, kiedy to wypowiadał. A z kolei poseł Szeinfeld pyta na Twitterze, czy Platforma powinna trzymać się ze swoimi konserwatystami, czy też powiedzieć bye bye i zaprosić do tańca lewicy? I co by pan mu odpowiedział? Że stawianie pytań nie jest grzechem. Aha, czyli takie pytanie jest na stole i powinno być. Nie, ja mówię tylko o tym, że stawianie pytań nie jest jeszcze odpowiedzią. To znaczy każdy z posłów, Adam Szejfel jest tutaj wyraźnie znanym bardzo liberałem, ma prawo stawiać takie pytania, ale nie ma dzisiaj takiej alternatywy, żebyśmy chcieli sięgać po jakąś współpracę z lewicą. No ale jest taki wariant, że konserwatyści wychodzą z Platformy, ale zostają w koalicji rządzącej. Nie ma takiego wariantu. Wariantem na dzisiaj jest utrzymanie w jedności zarówno partii, jak i klubu, ale to zależy w większym stopniu od tych, którzy próbowali pokazać swoją odrębność niż od reszty. Partia zachwycona zmianami w rządzie? Nie wiem, czy o zachwycie należy tutaj mówić, natomiast zmiany są konkretne. Raczej, jeśli chodzi o pozycję Rostowskiego, nie zaskakujące, bo jego pozycja była dotąd mocna. A jeśli chodzi o wejście do rządu Sienkiewicza? Jeśli chodzi o wejście do rządu Bartłomieja Sienkiewicza,
to jest moim zdaniem ruch bardzo dobry. Bartłomiej Sienkiewicz jest świetnym fachowcem. Ja też o Bartłomiej Sienkiewicz, tylko dobrze, się tylko, że to jest kolejny raz sytuacja, w której premier sięga po kogoś spoza partii. Czy to jest dobry standard? Sięga po kogoś poza partii, ale to jest pełne prawo pana premiera. Bo on odpowiada przede wszystkim za rząd i jego skuteczność, a dopiero potem w tej sytuacji za partię. Trochę to tak wygląda, jakby mówił własnym kolegom partyjnym: chłopaki, z was to nie ma kogo wybierać. Pan rektor tak to mówi, jakby był członkiem naszej partii. Wyobrażam sobie frustrację tych, którzy siedzą i myślą sobie, kiedy wreszcie zostanę ministrem? Kiedy zostanę ministrem? I kolejny raz widzą, że nie zostają. Każdy z nas ma swoje odpowiedzialne zadanie, czy to w klubie, czy w komisjach sejmowych. Siedzenie w siódmym rzędzie też jest odpowiedzialnym zadaniem. Oczywiście, że tak. Nie ma maszynką bycie do głosowania też jest odpowiedzialne. Jako, że nie ma ludzi nieważnych. Nie jest łatwo być maszynką. Nie ma ludzi nieważnych w Platformie i każdy z nas ma swoją ścieżkę, swoje osiągnięcia życiowe. Do Sejmu się trafia po sporych osiągnięciach życiowych, a nie z przypadku. Mamy bardzo wielu burmistrzów. Proszę się nie rozpędzać, panie przewodniczący. Ale, panie rektorze, mamy byłych burmistrzów, starostów, marszałków. Czyli rozumiem, ten styl akceptuje partia i pan akceptuje nauki też. Ja akceptuję decyzję premiera. W tej sytuacji uważam, że decyzja, na przykład jeśli chodzi o MSW z Bartłomiejem Sienkiewiczem, jest bardzo dobrą decyzją, a o tym, czy i w jakim stopniu partia powinna wypełniać region, to jest ewentualnie do dyskusji na zarządzie krajowym. Kto wymyślił projekt powszechnych wyborów szefa Platformy? Ten projekt od dosyć dawna żyje w dyskusjach wewnątrz Platformy, od czasu prawyborów na kandydata na prezydenta, czyli rywalizacji Sikorskiego z Komorowskim. I dzisiaj forsuje go Tusk. Raczej wczoraj się pojawił w mediach, więc jako pewien pomysł, do którego kiedyś premier Tusk nawiązywał jako ewentualności, ale myśmy takiej dyskusji we władzach statutowych partii jeszcze na ten temat nie odbyli. Czyżby Tusk chciał powtórki wariantu PSL-u? Ta dyskusja jest przed nami. Wybory bezpośrednie każdemu dają, moim zdaniem, równą szansę w wyborach, kto by chciał startować na szefa Platformy. A pan jest zwolennikiem tego rozwiązania, czy nie? Metoda demokratyczna. Tak czy nie? Albo od przyszłej kadencji, czyli jeśli mielibyśmy zmieniać, to raczej nie w konie w środku rzeki, tak? Żeby zasad teraz nie zmieniać. No ale nie. Zostawmy tak, to na dyskusję władz statutowych. Nie mam nic przeciwko demokracji bezpośredniej. Członkowie Platformy powinni brać udział w takich wyborach. To jest bardzo ciekawy projekt. Rafał Grupiński, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.